Schab kroimy w około centymetrowej szerokości plastry. Do miseczki wrzucamy dwa rodzaje musztardy. Przepuszczony przez praskę czosnek. Zmiażdżone owoce jałowca. Zalewamy wszystko oliwą. Wszystko łączymy ze sobą. Smarujemy schab i wstawiamy na parę godzin do lodówki. Obrane i pozbawione gniazd nasiennych jabłka kroimy w kostkę. Do garnka wrzucamy pokrojone w kostkę jabłka. Dolewamy wodę. Wsypujemy cukier i dusimy pod przykryciem około 15 minut. Patelnię rozgrzewamy, nanosząc na nią niewielką ilość tłuszczu. Schabik wyjmujemy z marynaty i układamy na patelni. Smażymy na średnim ogniu z jednej strony około 7 minut. Przewracamy na drugą stronę. Dopiekamy jeszcze około 2-3 minut. I układamy na talerz. Jabłuszka już powinny być miękkie. Widzimy, jak się rozlatują. Przekładamy do malaksera. I miksujemy. Tak uzyskanym sosem polewamy mięsko i gotowe! Smacznego!